Panie Dyrektorze, Szanowni Państwo, Panowie Oficerowie, drogie grono pedagogiczne i przede wszystkim Wy, drodzy uczniowie. Chcę bardzo serdecznie na początku pogratulować za ten wspaniały, naprawdę wspaniały, wyjątkowy występ, w którym w centrum uwagi był Jezus Chrystus, Boży Syn. To jest ważne, to jest istotne, żebyśmy pamiętali, że te święta to święta Bożego Narodzenia. To, co zostało podkreślone. Przychodzi na świat Jezus Chrystus, Syn Boży, przychodzi z miłości do nas po to, by nas zbawić. Żebyśmy pamiętali o tym, co jest dla nas najważniejsze, czyli zbawienie. W życiu każdego człowieka najważniejsze jest zbawienie i ta możliwość dzielenia się tego wyjątkowego szczęścia i miłości z Bogiem. W tych wszystkich elementach tego występu pojawiała się miłość. Miłość u świętej rodziny, która dla nas jest wzorem do tego, jak powinny wyglądać nasze rodziny. Miłość w swojej rodzinie, miłość szeroko rozumiana w gronie nie tylko najbliższych, ale naszych przyjaciół w danych społecznościach, w których żyjemy. Ta miłość powinna być obecna. Ona powinna przenikać to wszystko, co jest związane z naszym życiem i szczególnie ten wyjątkowy dzień, jakim jest Wigilia, kiedy łamiemy się opłatkiem, ma być dla nas takim momentem zwrotnym. Czyli przepraszamy się za te wszystkie trudne sprawy, jakie w naszym życiu się pojawiają, ale życzymy sobie tej miłości, wzajemnego przebywania ze sobą, życzliwości, szacunku i chcemy na nowo układać kolejne nasze sprawy, żeby to było widoczne, jaki mamy względem innych osób szacunek, jaką mamy życzliwość, żeby była miłość taka międzyludzka, żebyśmy mogli normalnie współpracować. Dziękuję bardzo nauczycielom, którzy przygotowali młodzież. Ten dobór słów, odpowiednich tekstów pokazuje, że pamiętacie Państwo o tym, co chcecie przekazywać i co chcecie uczyć naszą młodzież. Oprócz tej nauki ogólnej, technicznej, bardzo ważne jest, żeby przygotować w sposób odpowiedni młodych ludzi do dorosłego życia, do funkcjonowania w rodzinie. I na pewno powtarzanie tych formuł w samej rodzinie, w szkole, jak i również w Kościele katolickim, da określone efekty formowania odpowiednich postaw młodych ludzi. To jest bardzo ważne i istotne. Drodzy Państwo, ten wyjątkowy czas, który wzbudza w nas refleksję nad naszym życiem, to czas, kiedy staramy się myśleć w sposób szczególny o rodzinie, kiedy spotykamy się w swoim gronie, kiedy zjeżdżają się bliscy, często z odległych terenów naszego kraju, Europy czy świata, po to, żeby właśnie spotkać się na wieczerzy wigilijnej, żeby wspólnie połamać się opłatkiem. To jest wyjątkowa tradycja, to często o tym mówię, która jest niespotykana w innych państwach. To Polska jest tym wyjątkowym krajem, który zwraca uwagę na to wszystko, co wiąże się z rodziną, z tą miłością. I wtedy, bez względu na różne sytuacje, przyjeżdżają nasi bliscy. Cieszymy się ich obecnością, radujemy się, że są z nami w tych wyjątkowych dniach, zarówno w dniu wigilijnym, jak i w tych dniach świątecznych Bożego Narodzenia. To jest radość z przebywania ze sobą. To jest radość z tej obecności, która w dzisiejszych czasach jest wyjątkowa. Rozjeżdżamy się w poszukiwaniu pracy, rozjeżdżamy się w różne miejsca, poszukując pewnych, czasami ktoś powie, nowych możliwości rozwoju wewnętrznego i zewnętrznego człowieka. Ale te święta Bożego Narodzenia to jest ten moment, to jest ten czas, kiedy rzeczywiście wracamy do korzeni,
Chcemy pamiętać o swojej rodzinie i być z nią obecni. Ta tradycja związana z tym, że zostawiamy jedno miejsce przy wigilijnym stole. Dla tych wszystkich, którzy są samotni, którzy być może w danym momencie nie mają możliwości spotkać się z rodziną, zaprośmy ich do wigilijnego stołu, zaprośmy sąsiadów, znajomych, żeby wspólnie mogli nacieszyć się tymi świętami Bożego Narodzenia. Drodzy Państwo, na ten czas wyjątkowych świąt Bożego Narodzenia życzę Wam wszystkim, żeby to były święta przepełnione miłością, życzliwością, wzajemną serdecznością i żeby Pan Jezus Chrystus, który jest źródłem wiary, nadziei i miłości, obdarowywał Was wszystkich swoim sowitym błogosławieństwem i łaskami, zarówno w tym czasie świąt Bożego Narodzenia, jak i w całym nadchodzącym 2024 roku. Szczęść Boże i wszystkiego dobrego.